Siemanko! Jak to go do trochu roweru? Pozdrawiamy pana Krzysztofa z kanału Trochu Roweru. A ja was witam na kolejnej rajzie na kanale rowerowo-narciarski świat. Oglądajcie, ale nie przesadzajcie z tym oglądaniem. No wiecie, Roba jest jednym z takich niby youtuberów, chociaż żadnym youtuberem się nie czuję, bo to nie o to chodzi, który godo, żeby raczej nie siedzieć przed komputerem, a właśnie iść w teren. Ale jak tam deszcz padze, czy jest taka pogoda szpetno, no to tam można se siedmieć, byle nie za długo. Dobra, kaju jest. Generalnie rzecz biorąc, w Zabrzegu jeszcze, choć Zabrzeg tutaj był, nie zawsze tutaj był Zabrzeg, bo wcześniej była do 1954 lub też 55, bo różne źródła różnie podają, Ligota. Także witam was z zabrzeskich kniei, a właściwie to z ligockiego lasu, zwanego też na starych mapach Puszczą Ligocką. Dzisiaj ta kolejna rajza się zaczęła, bo jak widzicie, te widoki na tych stromach, te liście, no złoto polsko jest. Generalnie rzecz biorąc, zanim odpaliłem kamerę, to spotkałem już znajomego rowerzystę, pana Dariusza. Naciśniemy się tam godomy przez tyń, nie? Ale oficjalnie pan Dariusz, nie? Musi być z Czechowic, dziedzic. Także fajnie, fajnie. Kiedyś my razem jechali na nadwiślańskim maratonie na orientację. Zajęliśmy piąte miejsce, tak. Na 50 startujących. To był wyczyn. Jechaliśmy drużyną czteroosobową. Także to była praca zespołowa. Piąte miejsce jak na debiut. To naprawdę fajna sprawa. Dobra. No, miałeś trochę humor zły, jakże wyjeżdżał, wręcz fatalny, bo jedna z osób powiedziała mi, że się mógł szczepić na COVID-a. Nie dosłownie, ale dała do zrozumienia, że nie przyjdzie do mnie, dopóki tego nie zrobię. A to oznacza, że raczej długo i nie zobaczę niestety. Albo niestety. Trudno powiedzieć. Ale przepraszam bardzo, ale żadna osoba pod tym, no, nawet nie będąca lekarzem, nie będzie mi gadać, co ja bym robić pod kątem swojego zdrowia, a tym bardziej szczepić się na COVID. To będzie tylko i wyłącznie moja decyzja, ewentualnie jeszcze z zaleceniami lekarza. Pamiętajcie, że Roba przeszedł COVID-a i to dało się mi we znaki i do tej pory jeszcze daje. Bo to nie jest tak, że on ustąpił nagle i niespodziewanie. Jednak jeszcze te symptomy gdzieś tam są i trochę się tego obawiam właśnie w kontekście sezonu narciarskiego. Druga sprawa jest taka, że nie wiadomo, jak ten sezon narciarski w ogóle będzie wyglądać, bo już w niektórych krajach, gdzie się zaczął, typu Austria czy Włochy, stoki narciarskie otwarte tylko dla zaszczepionych. Więc chore, jak najbardziej chore, fest chore, ale jak zdążycie pokapować Roba moją już wymyśloną alternatywę w postaci skituru, gdzie stok narciarski nie jest mi potrzebny. Jedyne co jest mi potrzebne, to śnieg naturalny. No niestety z tym jest w ostatnich latach bardzo duży problem, ale myślę, że
nie będzie aż taką źródłowato zimna, żeby w ogóle śniega nie było i się tak nie zdarzyło w górach. Dobra, trochę się na tym wstępie rozgodą, ale pojrzyjcie się, jakie te liście, wszystko złoto jesień. Cały tydzień w zasadzie taki pogodny był, chociaż przechodziły wichury i to dość solidne. W porywach nawet i do 100 km na godzinę odnotowano, więc nie było deszcza, ale też i nie było za ciepło jeden dzień, a potem znowu było 16 stopni. Taka sytuacja ma być za tydzień w rejonie Wszystkich Świętych, z tym, że tam jest sprawa o tyle skomplikowana, że roba we Wszystkich Świętych na rajdze nie jeździ, bo wiadomo, co jest wtedy ważniejsze. Ważniejsze są wtedy sprawy religijne. Wyjątek był rok temu, kiedy ta hołota warszawska zatrzymała cmentarze i nie szło iść, nie? Wtedy była rajza, ale w tym roku hołota nie ma zamiaru na razie cmentarzy zawierać. Dobra, to dotarłem na brzeg jeziora Goczałkowickiego. Woda spokojna, czy ludzie są, czy ich nie ma. Można powiedzieć, nie widzę nikogo na horyzoncie, żadnych rybiorzy. Troszkę mi ten dala szczelo. Ale widać, jest okej. Jest petarda tutaj. Pomyśleć, że tutaj, gdzie ja jestem, przed nami była wieś, nazywała się Gołysz. Właściwie część Zarzecza to była. Gdzieś mniej więcej na środku tej zatoki tutaj była kaplica Matki Bożej Gołyski. Z cudownym obrazem, który obecnie jest w kościele w Chybiu. Jakiś taki rodzaj stawku jakiś w lesie, żeś znaszedł. Podobno, że tutaj były jakieś takie stawki, ale nie w tym rejonie, we Szczytą. Skąd to wiem? Ze książek pana Zdzisława Nowrotka, które czytam. Tak, no to jadymy dalej. Zobaczymy, kaj nas ten chodniczek zaprowadzi. No to tutaj mamy taki leśny rajzing, już na terenie Chybia. Powiem tak, że ja tu chyba nigdy nie jechał, ale fajne tu się zapowiada. Co prawda są takie kępki małe, ale nie ma tragedii. Po prawej stronie mamy jeziorko. Jeziorko! To tak mało powiedziane. Jeziorko. Zalew Goczałkowicki. Oj, taki, jak to się nazywa, nie wiem, jest tylko klif, o, klif się tutaj zrobił. No i generalnie rzecz biorąc, dość wysoki ten klif, jakieś 2-3 metry. Bez podmywa te ziemię. Woda się wkrada do lasu. Zresztą widać to, że zabiera ten las. Pewnie jak są większe fale. O, jest tam nora. Jest nora jakoś.
No. Nora będzie, bo tutaj są bobry. Teraz mi powiedzcie, ta jest Wisła szersza. Tu? Czy w Warszawie? Czy przy ujściu? Bo to jest woda wiślana. Tak więc tutaj jest Wisła najszersza. W tym miejscu, tam kawałek dalej jeszcze. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest najszersze miejsce Wisły, bo wiem, że Włocławek jest węższy. Także, no, niech mi nikt nie goda, że w Warszawie czy przy ujściu, a Wisła jest najszersza na Śląsku. Co prawda jest to wynikiem działalności człowieka, ale tu jest najszersza. Tak, no to tutaj jest fajny widoczek. Wyszedłem na Ambuna. Nie ma zakazu tutaj wychodzenia, więc żadnej tabliczki nie ma. Fajny widok na jezioro. Jest tam przygotowane żarcie do zwierzyny. Nie będziemy tam szli, bo generalnie rzecz biorąc przez najbliższe dwa dni prawdopodobnie ta zwierzyna by tam nie przylazła. Fajnie się wychodziło. I teraz trzeba będzie zleść. Jakieś 5-6 metrów nad ziemią. Ale jeżeli jest zakaz, nie wchodźcie na to. Tutaj takiego zakazu nigdzie nie widzę, żeby była ostoja zwierzyny czy coś takiego. Nie ma żadnej tabliczki, więc wchodzić w zasadzie nie powinno się, ale też nie ma zakazu. Tak się trochę poczułem jak gusz kraftowy. Zobaczcie, tutaj mamy kora z grzozy. Gusz kraftowy z reguły robi tak, że on to odłopuje, wysuszy i ma podpałka, nie? Ale z tego raczej by za bardzo podpałki chyba nie było, bo to już jest mokre, taki dość fest. Ale to suszą, odłupują, nie? O, to by było git, ale oni to jakoś robią tak, że te kapcie wsadzą i mają już podpałka do ognia. I też fajne hobby, bushcraft, survival. Może kiedyś spróbujemy. I też jeździ na rowerze. No niestety teraz nie jeździ, bo coś tam z nogą porobił, połumał nogę, grał w koszykówkę i tak to się niefortunnie skończyło. Także życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Pamiętajcie też, że będąc w lesie, to my są gościami, a nie mieszkańcami, żeby w żadnym wypadku nie przeszkadzać tutaj tym mieszkańcom, czy nawet im nie zawadzać tutaj. Raz to jest dom dla wielu zwierząt, broń Boże przed jakimiś krosami w lesie, czy tego typu wariactwami. No generalnie rzecz biorąc, tu ma być cisza i spokój, a nie jakieś szaleństwa, które nikomu nie są za bardzo potrzebne. Tak, tu mamy jakiś leśny dukt. Spróbujemy nim jechać, skoro tutaj dojeżdżają do tej Ambuny. Tutaj może ją dojadę. Na drugie z płyt. Dzisiaj nie ma w planach jakichś wielkich kilometrów. Dzisiaj jest taki rekreacyjny rajzing. Nie idę do roboty na czwartą, co ja godzę, na czwartą rano. Na szóstą idę dopiero na 22. Trzecia zmiana. Czas mnie nie ścigo. Blisko. Ale też wiadomo, że robi się coraz
Czechnicima i sprawa no nie jest taka komfortowa jak w lecie. Liczę na to, że wyjadę w ten. A jeśli skoro oni dali rady, to ja też. Jest tu jakoś linia. Wow, wow. Przez kipopę przejechał. Tak, jest jakoś linia. Tutaj ta linia prowadzi. Tam wiem, że na drogę, ale tutaj nie wiem. Być może do brzegu jeziora. To byłoby bardzo fajnym pomysłem. Las ma swoją potęgę, las ma swoje prawo. I lasy lubię. Zwłaszcza jak jest z nich ładnie. Ale w lesie zawsze jest ładnie. Niestety kierowca Franca też tu muszę przyjść na śmieci. Butelki leżą. Mam nadzieję, że nie robią tego leśnicy. To by była już hańba. Zakopałem się trochę w błocie. I to dość fest. Oj, myjnia dzisiaj będzie potrzebna. Zobaczcie, jak się zakopał. Ślady ludzi tutaj są. Ja. Dobra, jakości trzcina, nie, to są wioski, w tym tunelu jadę, kaję wyjadę. A, tunel się już kończy. No i się robi tak bardziej na to. Ale do jeziora dojeżdżą. Z tym, że są tu ślady ludzkich stóp. A poczekaj, to jeszcze jedzie. Ktoś tu łaził. A, jeszcze się wywal w butie. Chodź się pierunie. Nie, nie idę. Kopiemy się coraz to bardziej mokro, bardziej na to, że nie. Dzisiaj nie mam butków rowerowych, szewiki tam też zostawił w chałupie, bo dzisiaj jest teren taki lepszy, a poza tym ja, a poza tym w tych butkach rowerowych mi już zima. Nie wiem, co z tym fantem zrobić. Mam takie zwykłe butki do chodzenia. Jak na razie to mam w nich upały. Ale na takie tereny to one raczej bardziej się będą nadawały. Aha, tu już nie jadę. Tu też się zakopał. Nie są tutaj jakieś fotopułapki. Będę pewnie coś nagrany. Mam nadzieję, że bez jakichś przykrych spraw. Bo wiecie, roba tutaj też poszedł się wystać. Mam nadzieję, że żadna kamera tego nie nagrała. Dobra, tam już w prawo nie jadę. Tam widać gęstnina dość fest. Tutaj ta linia powinna zaprowadzić mnie do drogi głównej.
Zresztą tam tak czy inaczej i tak byś musiał na nie wyjechać. Chyba że będzie jakąś dróżka w bok, w prawo, to się może zdecyduje tam jechać, ale na razie nic na to nie wskazuje. A, są tu ślady rowera, ale to nie są moje, ale to jest ewidentnie ktoś tu jechał na szwalbę po płynach. Także nieźle. Nie, cholera, to jednak były moje ślady. No pewnie, przecież ja tu jechał. Ale ze mnie idiota. Przecież to były moje ślady. Czyli innego wariata tutaj nie było. Oj, mamy kolejną przeszkodę, dosyć poważną. Obejdziemy to. A nie zakopać tu już nie chcę. No ale gdzie ja to zmienię na trasie, to wyjadę. Dobra, na razie bez odbioru. Ale tu jest fajnie. Coś się woło tam piszczy. Bez odbioru, zobaczymy się. Tutaj widzę. Ludzie szli. Hej. Czy gdzie już był przy drodze? Myślę, że ta droga będzie dali. No to jednak z odbiorem. Że ta droga będzie dalej. Powinna być droga z płyt. No i jest. To żeś się trochę zamotał. Gdyby nie ci ludzie, to ja by tej drogi tu nie widział. To by spacerowiczył do sporo. Tak, generalnie rzecz biorąc, jestem już przy potoku Bajerka i coś ciekawego żeś zauważył. Mianowicie jest tutaj most kolejowy. I wraz z tego, że krzoki znikły, już tutaj jest widoczny rok budowy tego mostu. 1925, nie wiem czy to widzicie, ale jest 1925. Tak, no to sytuacja jest taka, że musimy tutaj wyleć na ten most, ale jak widzicie, cuk jedzie i nie ma takiej opcji na razie. Dobra, może teraz się uda. Byłem wcześniej oczywiście sprawdzić, czy tam nic nie jedzie. Jeśli już, to pojedzie na sąsiednim torze. No chyba, że któryś z kolejorzy jakiś błąd zaliczy, jak w Szczekocinach. Myślę, że się to nigdy już nie powtórzy.
tak, zgranuliłem się na to. Zobaczcie, w jakim stanie są te szyny. Tak. Jedzie coś. Nie, tam jedzie, ale on właśnie już przejeżdżał. Tutaj też Wisła 1200 jechała. Jedzie trasa. Uwaga. Szturm. Tego bym nie chcieli. No jest dalej chodniczek. Jeszcze dwa zdania wam powiem na temat administracyjny tutaj. Dać pozór, Pieruńsko. Wiadomo, łazić po takim czymś w zasadzie nie wolno. Nie trzeba sprawdzić, czy tu się jakaś do przejechać. Raczej nie ma takiej opcji. Moczary. Ale tu jest taka sytuacja administracyjna. Tu jest eksklawa. Czyli ten teren tutaj należy jeszcze do gminy Goczałkowice i do powiatu pszczyńskiego. A zaś ten teren, który tu jest dookoła tych mokradłów, to już jest powiat cieszyński i gmina Chybie. Łącznie z tym mostem to jest gmina Chybie, a za mostem zaś jest gmina Goczałkowice Zdrój i powiat pszczyński. Więc ten most oddziela jedną część tej gminy Goczałkowice od drugiej, która jeszcze tutaj jest w tym rejonie. Tak to jest na mapach, dosyć dziwacznie, że tu jest eksklawa. Eksklawa, co to jest? To jest taki teren jednej na przykład gminy czy też państwa, bo w przypadku państw też takie rzeczy się zdarzają. Kaj po prostu jest taki teren obtoczony terytorium innego państwa, który należy do jakiegoś drugiego państwa. I taką eksklawą przykładową może być obwód kaliningradzki, który jest częścią Rosji, ale nie leży w Rosji. Z tym, że tam jeszcze graniczy z kilkoma państwami, konkretnie z Polską i Litwą, więc to jest terytorium Rosji, oddzielone terytorium innych państw od tego właściwego terytorium Rosji. Trochę żech zamieszał, ale myślę, że wiemy, jak to wszystko wygląda. A więc tu ten most należy do gminy Chybie. Tutaj jest ta rzeka, ten teren tych bajorów tutaj, to jest jeszcze gmina Goczałkowice i to jest eksklawa. No. Trzeba sobie wyjaśnić pojęcia enklawa i eksklawa, bo enklawa no to jest takie malutkie terytorium obtoczone ze wszystkich stron terytorium innego kraju, na przykład czy też gminy, czy wsi, czy sołectwa, czy miasta. I tak te sprawy się mają. Więc no myślę, że wytłumaczyłem, jak to w rzeczywistości wygląda. Dobra, nie łażemy już tu dalej, żeby nas tu żaden nie pogonił, bo generalnie robić tego nie możemy. Chociaż zakazów oficjalnych nie ma. Więc eksklawa, enklawa to są takie pojęcia dzisiaj na zadanie domowe. 1925 ten most, no ten, bo generalnie rzecz biorąc pierwsza kolej się tutaj pojawiła w 1855 roku. Cesarsko-królewską uprzywilejowano kolej północną.
podejrzewam, że ten most będzie zwalony, jak będzie tutaj ten remont, nie? Gdzieś tu jeszcze pewnie kamienie Nordbach, Kaiser, Ferdinand wydą. I tak się zastanawiam, czy nie wybrać się tutaj tym chodniczkiem. A tu są wały jeziora. A tym chodniczkiem żech nigdy nie jechał. Mogą być mokradła też. Zresztą widać, że są. Ale zobaczymy, może się uda. No to wyjechałem właśnie przy tym przejściu tutaj w Chybiu. Takie przejście tu jest. Udało się mi przemierzyć cały ten obszar od nastawni aż tutaj. Tu z pewnością jakiś budynek kiedyś funkcjonował, kolejowy, bo są fundamenty. Tu jeszcze jakiś taki wał też jest. Prawdopodobnie coś, na pewno tutaj coś było. No myślę, że przy okazji remontu, chociaż tutaj remont torów już na Wisłę był, zresztą to widać, bo to są te pierwsze. Przy okazji remontu całego tego torowiska pewnie te fundamenty znikną, ale też powstanie tutaj droga technologiczna, bo jakoś muszą dojeżdżać. Będą musieli dojeżdżać. No więc byłoby to bardzo fajne, bo byłby fajny skrót na Chybie z Czarnolesia. Podejrzewam, że trochę mostków się tu będą musieli nabudować. Jeśli już. Tam już jest dali koniec lasu, więc nie ma sensu tam się szwindać. Koło torów by szło iść, ale raczej nie będę się na takie czyny odważał. Tam już widać nawet przejazd na Bieniowcu, więc spoko. Tak, te kolory to jest, kurde, potęga. Pięknie, pięknie. Jadymy lasem aż do Pielsca. A godą dzisiaj jakieś kilometry specjalne nie będą. Ale te kolory, te barwy, to jest piękno jesieni. Takiej złotej naszej Polski, śląski jesieni. O. I ludzie idą. Tak, ja jestem w rejonie Ochabiusz przy krzyżu. Tak. Tutaj mamy jakiś kamień, prawdopodobnie TK. Trudno go tutaj rozpoznać. Tak, jest to TK. Zgadza się. Kamień Komory Cieszyński, TK na 100% przy krzyżu w Ochabach. No, trochę się nam te rajdy z tymi kamieniami opóźnią. Dopiero w listopadzie są planowane. Z racji tego, że może w przyszłą niedzielę już się coś uda, ale nie gwarantuję tego. Miało to być już dzisiaj, ale jeszcze te krzoki trochę są. Więc listopad to już jest taki termin, kaj rzeczywiście definitywnie będą rajzy związane z kamieniami. Zarówno TK, jak i komory, jak i prusko-austriackimi. Te rajzy akurat są niezależne od temperatury, bo generalnie rzecz biorąc, rajzy z kamieniami można zrobić i na rowerze, czy na kole, ale i też piechty. Bo to też się da tak zrobić. Zwłaszcza, że Robasek kupił nowe szczewiki i one się też fajnie na rowerze sprawdzają. Zwłaszcza w takich terenach leśnych. Bo generalnie rzecz biorąc, w tamtych szczewikach rowerowych nie idzie zima. Także może sobie jeszcze kupię drugie takie z Decathlona i będę jeździć w nich w sezonie jesienno-zimowym, wiosennym z początku, bo w lecie już może będą rowerowe, chociaż w tych mi się też bardzo fajnie jeździ. Mam takie pedały specjalne do nich, więc może jednak wrócę do tych
normalnych but. No to skoro już się o tych kamieniach rzekło, tam jest kościół w Ochabach. Dobrze. Jest kamień z pewnością TK. Oczywiście ktoś tu w masce chodził. Niestety. No to jest maska z materiału, więc nic się nie stanie. Na pewno kamień TK. Więc mamy kolejny. Prawdopodobnie pełni jeszcze jakieś współczesne funkcje, bo jest tu kolik wbity. Czyli jest to na pewno granica działek. A więc fajnie. Muszę się tutaj stąd skleniać, bo ja na pista wyjechał. A tu coś mi strzelają. Dajcie pozór, co tu się wyrabia. Prawdopodobnie woda spuszczają. Nie wiem, nie znam się na wędkarstwie ani na gospodarce rybackiej. Ale tak to wywalo. To jest chyba knajpa. Generalnie rzecz biorąc, tam są ludzie. Tam są ludzie. Jacyś prawdopodobnie myśliwi. No to według mapy to nie jest knajka. Ale się spoko, ale a jedzenie. Ale ryba wieka jest. Ale nie rzecz biorąc, nierówno we wpływu lecie. Powinienem wyjechać w rejonie tak zwanej wodnej doliny. Ja się tu zapuścił, tu była jakaś ambona. Także z tego co pamiętam. Teryny. Jeszcze mówię. To nie jest jednak to miejsce, to była ambuna. Ale pokrzywy. Generalnie rzecz biorąc, to jest druga ochap do wodnej doliny. Tak. A ja się zapuścił. Najbardziej tam, po lewej stronie. Dobra, no to jadymy już na ta wodna dolina. To nie jest knajka, co tutaj płynie. Ale przypomniało mi się coś, że mam do obczajenia jeszcze jedną drogę tutaj w okolicy. I zrobimy to. Tu z granicy Próchnej już. Tutaj kiedyś były kamienie TK. Mam ich zdjęcia, bym ich poszukał tutaj, ale niestety nie jestem przygotowany do tego. Więc dzisiaj nie będę ich tutaj szukać. Jeżeli one tutaj są, to na pewno jakieś w tej trowie. Roba moich zdjęcia, więc powinienem je odnaleźć, ale teraz nie umiem znaleźć tych zdjęć w telefonie. Więc jeżeli tutaj będzie następna realizacja, to myślę, że te zdjęcia będę mieć i na podstawie tych zdjęć odnajdę te słupki, bo one tutaj były. Ależ to tu pięknie wygląda. Jest zaś jedzonko dla zwierzyny. Jak ja tu mam przejechać? Generalnie rzecz biorąc, ja tu na tym skrzyżowaniu był. W trakcie mojej ostatniej rajzy
wyjechałem właśnie tu z Tela i jechałem na wprost tu. Tu już mam też droga obczajuną, bo jedzie się do Wodnej Doliny, ale tej drogi nie mam obczajonej. I właśnie teraz jest na to czas. Więc tę drogę trzeba tutaj obczaić. Tutaj jest niedaleko krzyż pokutny. Także ja tu wtedy był. Ale tej drogi nie mam obczajonej. I trzeba dzisiaj właśnie to jest ten moment, to jest ta pora, że trzeba to zrobić. Są tu ślady. Znaczy się, że prawdopodobnie kiedyś wyjadymy. No w Próchnej. Trochę nogi mi osłabły, ale nie powinno być problemów. Jakieś żarło trzeba kiedyś kupić. Magnes mam ze sobą, więc damy radę. Tataru nie mam. Wczoraj żeś jeszcze miał. Dzisiaj już nie mam. Ja, mój kuzyn się bimbrym zaszczepił. Także jest szansa, że za chwilę zobaczycie ten film, bo nagrał film. Bimbrym się zaszczepił i jest zaszczepiony. Trzeba się za tego, za łonacz i na kolonę. Proszę panie tam tukać, bo tam urządzie. Rękawy do góry. Bimbrym się odkazał. Druga rączka. Korona jest? Kilku? Korona? Czyżby czas, żeby już to astrologii? On każe nie ma, a dole astrologii. Jest zaszczepiony! Potem zero żyje! Temat bardzo głupi, temat bardzo nudny. Jadymy na rajza i tym się musimy interesować, ale tak jak do domu, wkurzająca jest ta rzeczywistość. Raczej być to głupota. Mamy kolejną ambonę. Wesnoćcie, dzisiaj tych ambon jest trochę. O, ta drużka się rozdzielo. Część idzie tam w prawo, część idzie w prosto. Dobra, no to zrobiła się nam linia leśna. A, jest mostek. W kościele dzwonią. No, Roba był w kościele, także jest ok. Do kościoła trzeba chodzić, pamiętajcie o tym. Generalnie rzecz biorąc, teraz akurat mam do czynienia z osobą, która niestety no urodziło się im dziecko. No i teraz sprawa jest taka, że z tym dzieckiem jest trochę niedobrze, dlatego że ta kobieta, która była w ciąży, w trakcie ciąży zaszczepiła się na COVID. No i teraz niestety są problemy. Mamy nadzieję, że te problemy się pozytywnie skończą. Znowu jakieś dziecko doszło. I wszystko będzie w porządku z tym dzieckiem. W każdym razie jest tak poważnie, że dali nawet na mszę na Jasnej Górze, więc a godum. Zanim się zaszczepicie, 88 razy to przemyślcie. Piękny las, fajny taki, czysty. Tam już widać, że jest koniec tego lasa. To co tak szczylo, to moja pędala. Nie wiem co tam mi szczylo, ale trzeba będzie to oblukać. Piękne krajobrazy jesienne. 35 km dopiero mam. Ale dzisiaj rajza terenowo.
Tak, to ogląda moje rajdy. Ten wiekaj jest. Przed chwilą byłem w sklepie. Bez maski. Nikt nie jest tam, tu nie wyciekł. Tak, to jest droga do Czech. No, ktoś nie wie. Z panem Wojtkiem właśnie jechał autem jakieś 3 tygodnie temu. Pozdrawiamy przy okazji Pisarzewice. Tradycyjnie. No i oczywiście do Czech się nie wybierą. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce na posiłek. Bo jeźdź mi się chce i to chodzi. A i magnes też trzeba wybić. Mili ludkowie, ja jestem w Chińczycach. Generalnie rzecz biorąc, na ulicy Cezarego Hellera taką myśl mi wpadła do głowy, żeby tutaj dłużej posiedzieć, a do chałupy wrócić cugiem z Brzydowic. Tylko jeszcze musiałbym sprawdzić, jak ten cug jedzie. Opieruna, milicja. Mamy stare auta, zabytki. Amerykański auto. O, tu jest coś do nas. Stare rowery Ukrainy jakieś. Ja. Już rama została. Świetnie. Nie byłby to głupi pomysł. Po prostu jak tutaj jeździć do Cimoka i potem już tylko z Czarnolesia do domu jechać. Na kilometrach mi nie zależy. Jeszcze trzeba coś zjeść. Udało się mi kupić żarcie, ależ tu jest piękna paleta kolorów, ależ tu jest fantastyczna. Kurczę. Ostatnio raz tutaj raj zakończył z panem Wojtkiem. Kurczę, nie ma auta. Kaju no pojechał. Dobra. U mnie przy dworcu. Więc spróbujemy. Co? Jest 15-17 po 4. Generalnie rzecz biorąc złożę zawód. Już się robi ciekawie. Ależ te kolory, kurczę. Jakoś mi się nie uśmiechło tutaj jechać do chałupy na rowerze z powrotem, ale gaz. Tak się miał rozkładnąć. Informacja w związku z COVID-em. Czechowice, Wielice, Cieszyn. Ze Brzydowice. No to słuchajcie, mamy taką sytuację. Decyzja została podjęta. Roba wraca ze Brzydowic cugiem. No albo generalnie rzecz biorąc, musiałbym wracać po Cimoku stąd, a tym samym sposobem zyskaliśmy 2 godziny czasu. Więc co robić? No jechać dalej. Powiem tak, trochę to trwało, jeśli chodzi o sprawy biletowe. Generalnie rzecz biorąc, kupiłem bilet przez telefon.
Pierwszy raz w życiu coś takiego się mi zdarzyło. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Nie ma tutaj żadnej kasy biletowej w Zebrzdowicach. Nie ma też żadnego biletomatu kolei śląskich. No niestety. Stacja graniczna. Następna stacja to Czechy, Petrowice. No i słabo z tym jest, jeszcze bardzo słabo. Wstyd i hańba. Tyle mogę powiedzieć. No i generalnie rzecz biorąc, nie ma tragedii. No, robi się już trochę zimniej. Ale też, że specjalnie to uznał, że nie będę wracać już tak daleko po Cimoku, bo po prostu nie ma to takich komfortowych, a ma być zima właśnie. Ja mam jeszcze dodatkowo bluza, dodatkowo kurtka, jeszcze dodatkowe galoty, więc nie powinienem zamarznąć. Teraz mi się już trochę zima zrobiło, bo już dość długo kombinował, jak ten bilet kupić, ale wygląda na to, że wszystko zakończyło się sukcesem. £11,46, z czego 5 zł za przewóz roweru, że nieźle. No to co, jedziemy do Czech? Tak, to są Zebrzdowice, uroczystość roczy. I się ta koleśna rajza. No my. Chociaż ta leśna rajza to jest Kaindzy, takie szlaki są tu wytyczone. W okolicach miejscowości Kalety, to jest tam, jak się jedzie na Częstochowa w województwie śląskim. No teraz, że chcę pojąć busztu, rzymłów, że kupił w sklepie i od razu się lepiej czuję. Tak jak tu jadę, znaczy nadal ze Brzdowice jadę żółtym szlakiem, bo jeżdżą z uroczyska i co ciekawe, wyjechałeś w rejonie żelaznego szlaku rowerowego. Tak, panie Wojtku. Ja tu jeszcze raz przyjadę. Nie wiem kiedy, ale przyjadziemy. Bo żelazny szlak ma więcej wariantów. No i generalnie rzecz biorąc, mamy troszkę niebywało sprawa. No oto roba z chałupy przyjechał na kole i w tym momencie wjeżdża do Czech. Niesamowita rzecz. A więc zaliczyłem rajza z chałupy do Czech. Gdyby mnie teraz jakoś kontrola nie dopadła, bo niestety nie mam papierka przy sobie. Prawda, to jest jakaś w lesie w Karwinie, ale to nie jest czarny las, od ulicy Mickiewiczowej koło psiego hotelu. No pamiętajmy, dzisiaj jest leśna rajza. Ale zrobiła się nam rajza międzynarodowa już. Ale generalnie rzecz biorąc, to pomysł z tym powrotem cudem nie jest wcale taki głupi. Bo zyskałem tutaj dużo więcej czasu. Teraz chcę pojechać jeszcze. Siły wracają. Mamy ponad godzinę czasu jeszcze na cyk. Pytanie tylko, a ja tu nie jadę. A mówię polsko, nie zakaz ruchu. Zakaz ruchu. Nie, no te... Aha, granica jest tam, gdzie zrób tego lasu, tam po prawej stronie. Dobra. Oj, roba ryzykuje.
Tu jest jakaś chałupa z lewej strony. Chyba kiedyś jechał, ale trudno mi powiedzieć, kiedy to było. Ja to się chałpa. Latarnia jest jakoś nieużywana. Paszok. Teraz są latarnie, to znaczy się, że tu będzie strumka. To jest jakiś... Zakazano zdyrżować se w tomto obiektu majątkiem MS. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jest kamera. Spoko, niech to jest kamera. Majątek MS. No generalnie rzecz biorąc, jest fajne miejsce tutaj. A jest kamerka, jest, jest. Można sobie tu grilla zrobić, coś jest. Także spoko, jest trójka ruchu. Jest. Dobrze, niech jest. Bum. No chyba w tym nie był. To je każdy ma iść. Jakaś na Petrowice podobno jadymy. Godzina do pociągu, do Cuga. Nie nawet dobra decyzja, tam jest dość dużo na tym kupowaniu biletu stracił, nie wiem którego gdzie kupił, ale mógł już to gdzieś. Będziemy się martwić za godzinę. Spadek terenu, z tego co widzę. Oj. No kamienie są. Liście jest wszystko. No fajna droga. Leśnie. No teraz tu albo tu. Myślę, że za chyba wodę. By się jeszcze nie stało, tam że ja nie zdążę na tym co. Ale to by były jaja dopiero. Mostek. Tak nie zawali. Ojej. Ale zajechał. Fajne trzy zadupy. Chodniczek. Tam też jest chodniczek. Może kamienie jakieś tu będą. Ciekawe, coś w tym rodzaju. Dobra, ściepia sobie brylę. Nie wiem, czy nie będą do niczego potrzebne. Ale jest kolor, jest. Jest ogień z tymi kolorami. Widzicie to? Ja jestem na granicy. Generalnie granica przełazi centralnie przez to drzewo. Także jak ono się zwali czy zachoruje, to kto się będzie nim opiekował? Myślę, że Polacy, bo ono jest w polską stronę pochylone, także fajnie. A tu jest taki wąwóz, a ja oryginał na granicy. Generalnie rzecz biorąc, ja jest w miejscu, tutaj jest granica na kolei.
Więc ten wiatr bierz jeszcze w Polsce. Już się zaczyna czeska sieć. A tam już genau jest czeska strona. W Martowicach Górnych na granicy. A ryzykujemy kontrola. Myślę, że o tej porze to po prostu niczego nie widzę. Tak, no to miałem jechać przez kościółek w Markowicach Dolnych. Niestety tak się nie dzieje. Wracam się. Już jestem na granicy w Markowicach. Tam okazało się być droga zamknięta, więc mam 20 minut do Huga, więc nie zatrzymuję się tutaj, jadę i wegną przez to Republika. Ale jeszcze nie ostatni raz, jeszcze tu będziemy w tym sensie. No ostatnio, jak słyszał, że były kontrole w Gołkowicach na granicy, a ja bez papierów covidowych, ryzyk fizyk, kurde. Dosłownie chyba przeszedł z samego siebie. Ale tym, co jechał rowerem przez Europę, co teraz daje filmy, jedzie do Włoch, on też tak zrobił. I de facto praktycznie w tym samym miejscu. Bo on był jakiś kilometr dali, na granicy, w Markowicach, i tam przejechał. I gościu bez covidowego paszportu aż do Włoch. Genialne, na rowerze. Ja. Generalnie rzecz biorąc, mam jakieś 15 minut czasu. Jada na dworzec, na Bahnhof, a już że jest. Kurczę, no kaj to moje auto jest, nie mogę. Matko święta, ukradli mi auto. No, mi się wydaje, że to jest dobra decyzja. Jechać cugiem przez tela. Tak, no to jest to w Czarnolesiu. Słuchajcie, ale miał przypał z tym biletem. Generalnie rzecz biorąc, na telefon, że go pobrał, wszystko elegancko, ale nie umiałem go odtworzyć przy konduktorowi. No i generalnie rzecz biorąc, Roba pokazał swoją technologiczną niemoc i wręcz zacofanie. Ale w ostateczności wszystko się udało i wierzę już w Czarnolesiu. No, miałem jechać do Zabrzega, ale uznałem, że skoro się tutaj zatrzymuję, no to nie wyda się z
tym patyczku. No ale no niestety no, Rowa pokazał to, że jest zacofany cholernie z tą technologią. I no cóż, no, no zabiło nas ta technika telefonowo, ale już wiem jak to robić, więc człowiek uczy się na błędach po prostu. To prawie wiecie, zima czy ciepło, realnie rzecz biorąc bajk komputer na nowo mi liczy. Teraz pytanie, czy będzie jak tu jechać, bo jeszcze drugie trochę skrócił. Tym cugiem większość podróży upłynęła mi pod względem szukania biletu w telefonie i pokazaniu swojej technologicznej niemocy. Wstyd, gańba piorunowo. Ale cóż, no tak to było czasami. Pierwszy raz, że coś takiego zrobił, ale na szczęście wszystko się udało, nic nie było jakoś tak z machlojami. O. Tak, no to ja już dojeżdżam do chałupy. Trochę chcę wydłużył drogę z Czarnolesia. Ale no musiałem ochłonąć po tej wpadce smartfonowej. Tak się zdaje, że Roba tego smartfona ma już trzeci rok, a nie do końca wie, do czego on służy i jak go ma obsługiwać. Myślę, że bajkle 10-letnie, czy już takie stare konie 15-letnie, lepiej by wiedziały, jak to się obsługuje, aniżeli jo, który mam 36 lat, więc nie ma też taki stary, ale widać, że zacofany technologicznie i to po byku. A to świadczy o tym, że Roba nie siedzi na smartfonie. Nie. Kliko tam nie sznupie, tylko po prostu jeździ na kole i to jest do mnie ważniejsze, aniżeli jakieś tam pierdoły. Choć tak jak wyszło, chciałem być troszkę taki bardziej nowoczesny, a wyszedłem na zacofanego. Dobra, fajnie było, fajne lasy, fajna pogoda. Rano się zaczęło od wnerwienia o szczepieniach. Także pamiętajcie, nie dejcie się zwariować. Jak się idziecie szczepić, to przemyślcie to 183 razy, czy wam się to opłaci, czy to jest sens. Bo jak dla mnie to nie ma żadnego sensu, jeżeli państwo nam zafundowało dwie dawki szczepienia i okazują się nieskuteczne. Trzeba trzecią wziąć, która de facto miała być do osób o obniżonej odporności, więc wychodzi na to, że wszyscy ci, którzy zaszczepili się dwoma dawkami, mają obniżoną odporność. Nie mnie w to wnikać. Jo, jak na razie decyzję podjąłem i nie mam zamiaru się szczepić, niezależnie od tego, co mi ludzie doktorują, bo oni ciulają. Takie jest moje zdanie. Miały być dwie dawki jeszcze, cio. Absolutnie nie dam się zwariować. Jak mnie nie zmuszą, nie ma siły. Problem jest taki, że może być tutaj dość dziwna sytuacja ze stokami narciarskimi. Może być tak, że narty będą tylko do zaszczepionych, ale spokojnie, spokojnie. Roba już mu plan, jak to ominąć, także damy radę. A jak ktoś oglądał mój poprzedni sezon narciarski 2020-2021, no to już wie, o co chodzi. Więc tyle na dzisiaj. Kontrowersje były od samego początku. Jak ktoś nie chce, to niech nie ogląda moich filmów. Niech lepiej jeździ na rowerze, albo się rusza, chodzi na spacery, biega, robi cokolwiek, byleby tylko nie siedzieć na dupie.
ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia na terenie, jakichś szlaków, pól, dziurów, wsi, lasów. Byle kej, byle kandy, nie mi się język tunca. Nie ma jakiegoś wielkiego szału z kilometrami. Ale dobra, nie fanzola już, kończymy to i cześć. Na razie.